evening. Dobry wieczór. How are you? Jak się macie? Oh, how are you? Jak się macie? I am very pleased to be here. Bardzo cieszę się z tego, że mogę tutaj być. This is my 19th visit to Poland. To jest moja 19. wizyta w Polsce. But the first visit. Ale pierwsza. And the first time I ever preached in Poland. Pierwsza wizyta, pierwszy raz, kiedy usługiwałem w Polsce. Was in this church. Było w tym zborze. In the year 2006. W roku 2006. And Pastor Michał Hicik. Was the pastor here. Pastorem był Michał Hydzik. And that started a wonderful relationship. I to dało początek wspaniałej relacji. For me and for many Australian friends. Dla mnie i dla wielu australijskich przyjaciół. We pray for Poland. Modlimy się o Polskę. We pray for a great outpouring of the Holy Spirit in Poland. Modlimy się o wielkie wylanie Ducha Świętego w Polsce. Oh. Is this the Baptist church? Czyżby to był zbór baptystyczny? Have I come to the wrong place? Może jestem w złym miejscu? We are praying. Modlimy się. For a great outpouring. O wielkie wylanie. Of the Holy Spirit. Ducha Świętego. In Poland. W Polsce. Hey. So greetings to you from Australia. Więc pozdrawiam z Australii. And from my wife. Od mojej żony. Since the last time I was here. Od mojej ostatniej wizyty tutaj. I have retired from pastoring a church. Przeszedłem już na emeryturę, już nie jestem pastorem. As you can see, I am very old. Jak widzicie, jestem bardzo stary. And so now I am writing. Więc teraz piszę, and traveling, podróżuję, and involved in missions. I jestem zaangażowany w misję. And from the beginning, i od początku, we have been helping Pastor Andrzej Lubers. Pomagaliśmy pastorowi Andrzejowi Luberowi and the church at Czechowice. I zborowi w Czechowicach. So I'm looking forward to seeing their building. Więc też już oczekuję z niecierpliwością tego, żeby zobaczyć ich budynek. I am also here. I jestem też tutaj. For the seminar on homiletics. Na seminarium z homiletyki. This is on Thursday and Friday. W czwartek i piątek będą te wykłady. And if you are a preacher. I jeśli jesteś kaznodzieją. You are invited to the seminar. Czuję się zaproszony na to seminarium. The director has given me permission. Dyrektor seminarium udzielił mi pozwolenia, to invite you. Żeby cię zaprosić. And if you are a preacher, i jeśli jesteś kaznodzieją or a teacher, albo nauczycielem, this seminar will help you. To seminarium, te wykłady ci pomogą. It will inspire you. Zainspirują cię. It will change your life forever. Na zawsze odmienią twoje życie. So it is here in this church. To jest tu, w tym zborze. On Thursday. W czwartek. I have no idea of the time. Do you know the time? Nie mam pojęcia o której. Czy pastor może wie? At 10. O 10. At 10 o'clock, okay. So everybody who comes, we will take to McDonald's. I każdy, kto przyjdzie, zabierzemy go do McDonalda. Tak? Tak. I have learned some Polish words. Nauczyłem się kilku polskich słów. Can I try them on you? Czy mogę na was je wypróbować? Because when I came here the first time. Bo kiedy przyjechałem tu po raz pierwszy. That was not the text on the wall. Na ścianie był inny tekst. The text on the wall was this. A tekst na ścianie brzmiał tak. Jezus jest Panem. Hey. Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezus Chrystus jest Bogiem. Amen. Jezus Chrystus jest Królem. That is all. To wszystko. I want to talk to you tonight.
Dzisiaj chcę mówić do was about the power of faith. O mocy wiary. Faith can move mountains. Wiara może przenosić góry. Faith can cause walls to fall. Wiara może powodować, że mury zostają przewrócone. Faith can make a way through the sea. Dzięki wierze powstanie droga w środku morza. The power of faith. Moc wiary. Often I speak to myself. Często mówię sam do siebie. And I say, Jeremy. I mówię, Jeremy. Have faith in God. Miej wiarę w Boga. Have faith in God. Miej wiarę w Boga. I speak to my heart. Mówię do swojego serca. And I say, have faith in God. I mówię, miej wiarę w Boga. So I want you. I chcę, żebyś i ty, to put your hand on your heart. Żebyś położył rękę na sercu. And I want to ask you to speak to yourself. I chcę prosić Cię, abyś mówił do siebie and say, have faith in God. I powiedz, miej wiarę w Boga. Oh, have faith in God. Miej wiarę w Boga. Pastor, have faith in God. Pastorze, miej wiarę w Boga. I pray that tonight, modlę się, aby dzisiaj, a great outpouring of faith into your life. Aby dziś wielkie wylanie wiary miało miejsce w Twoim życiu. Faith to you. Wiara dla ciebie. Have faith in God. Miej wiarę w Boga. Have faith in God. Miej wiarę w Boga. Have faith in God. Miej wiarę w Boga. Faith moves mountains. Wiara przenosi góry. We do not have a small God. Nie mamy małego Boga. We have a great God. Mamy wielkiego Boga. We do not have a God who is distant. Nie mamy Boga, który jest odległy. We have a God who is present. Mamy Boga, który jest obecny. Oh, have faith in God. O, miej wiarę w Boga. The Gospel of John is a unique gospel. Ewangelia Jana jest wyjątkową Ewangelią. Matthew, Mark and Luke. Mateusz, Marek, Łukasz are very similar. Są bardzo do siebie podobne. They follow a similar storyline. Opisują podobną historię. They are called the synoptic gospels. Nazywa się je Ewangeliami synoptycznymi. Very similar. Bardzo podobne. But the Gospel of John is unique. Ale Ewangelia Jana jest wyjątkowa. It is different to Matthew, Mark and Luke. Różni się od Ewangelii Mateusza, Marka and i Łukasza. End of the gospel, i na końcu Ewangelii John writes these words. Jan pisze tak. I have written this to you. Napisałem to do was, so that you might believe, żebyście wierzyli, that Jesus is the Christ, że Jezus jest Chrystusem, the Son of God. Synem Bożym. Because John's gospel is unique, dlatego, że Ewangelia Jana jest wyjątkowa, we meet some unique people. Spotykamy w niej wyjątkowych ludzi. It is only in John's gospel, tylko w Ewangelii Jana, that we read of the woman at the well. Czytamy o kobiecie przy studni. She has gone there in the middle of the day. Poszła tam do tej studni w środku she dnia. She has gone alone. Poszła sama. And when she arrives at the well, a kiedy dotarła do studni, there is a Jewish man. Siedzi tam jakiś żydowski mężczyzna. Sitting at the well. Siedzi sobie przy studni. And he speaks to her. I odzywa się do niej. Can I have a drink? Czy mogę się napić? Czy dasz mi się napić? She is affronted by this. Ona jest, czuje się tym urażona. You are a Jew. Przecież ty jesteś Żydem. I'm a Samaritan. A ja Samarytanką. We have no dealings. My nie mamy ze sobą nic wspólnego. And Jesus said to her, a Jezus mówi do niej, if you knew who I am, gdybyś ty wiedziała, kim ja jestem, you would ask me for a drink. Mnie pytałabyś, prosiłabyś o napój. And I would give you living water. A ja dałbym ci wody żywej. She said, no, 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 where is your bucket? A ona mówi, no nie, nie, ale chwila, gdzie jest twoje czerpak? The well is too deep. Przecież ta studnia jest głęboka. Oh, said Jesus, this water will never quench your thirst. Ale Jezus mówi, ta woda nigdy twojego pragnienia nie ugasi. But the water I will give you, ale woda, którą ja ci dam, be within you, ona będzie w tobie, a well of water, i sam w tobie będzie studnią i źródłem wytryskującym into eternal life. Ku życiu wiecznemu. It is only in John's gospel, tylko w Ewangelii Jana, that we read of Nicodemus. Czytamy o Nikodemie. He came to Jesus by night. Przyszedł do Jezusa w nocy. And he came with a very polite question. I przyszedł do niego z bardzo
miłym pytaniem. We know you come from God. Bardzo uprzejmie zapytał go, mówi, wiemy, że pochodzisz od Boga. Only God can do the things that you do. Bo tylko Bóg może robić to, co ty robisz. And Jesus said to him, a Jezus do niego mówi, you need to be born again. Mówi do niego, ty musisz się na nowo narodzić. It is only in John's gospel. Tylko w Ewangelii Jana we meet the blind man. Spotykamy niewidomego. When Jesus spat on the ground. Kiedy Jezus splunął na ziemię. Made some mud. Zrobił trochę błota. Put it on the blind man's eyes. I nałożył je na oczy niewidomego. And said, go and wash. I powiedział mu, idź, obmyj się. These stories are only in John's gospel. Te historie spotykamy tylko w Ewangelii Jana. Only in John's gospel. Tylko w Ewangelii Jana. Does Jesus use the phrase I am? Jezus używa tego sformułowania ja jestem. He says, I am the light of the world. On mówi, ja jestem światłością świata. I am the bread of life. Ja jestem chlebem życia. I am the good shepherd. Ja jestem dobrym pasterzem. I am the way, the truth and the life. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. And there are some miracles in John's gospel. I są też pewne cuda opisane w Ewangelii Jana, that are only found in John. Które znajdziemy tylko u Jana. The miracle of the man at the pool. Cud z człowiekiem przy sadzawce, who had been there 38 years. Który był tam 38 lat. He was powerless. On nie miał żadnej siły ani mocy. And he was hopeless. Był bezsilny i był bez and nadziei. He was friendless. Nie miał przyjaciół. There was no future for this man. Nie miał żadnej przyszłości. Until Jesus came. Aż przyszedł Jezus. Do you want to be well? Czy chcesz być zdrowy? He said, I don't have anyone to help me. A on mówi, no nie mam nikogo, kto by mi pomógł. But standing in front of him. Ale stał przed nim. Is Jesus Christ. Stał przed nim Jezus Chrystus. Who is the help of the world. Który jest tym, który pomaga całemu światu. That's the Jesus we serve. Jest nadzieją całego świata. To it's jest Jezus, któremu służymy. Only in John's gospel. Tylko w Ewangelii Jana. Do we read of Lazarus? Czytamy o Łazarzu. Oh, how long had he been dead? Jak długo on był martwy? 4 days. 4 days. 4 dni. This was not resuscitation. To nie była resuscytacja. It wasn't a revival. To nie było przebudzenie go. The man was dead. Ten człowiek był martwy. He wasn't half dead. Nie był tak na wpół martwy. He wasn't partially dead. Nie był trochę martwy. He was dead. Ale był martwy. But Jesus came. Ale przyszedł Jezus. And whenever Jesus comes, a kiedy Jezus przychodzi, there is life, tam jest życie. And there is resurrection. I tam jest zmartwychwstanie. And all of these things, i wszystkie te rzeczy, these unique things, te unikatowe, wyjątkowe rzeczy opisane są w Ewangelii Jana. When Matthew, Mark and Luke, kiedy Mateusz, Marek i Łukasz, when they introduce the ministry of Jesus, kiedy zaczynają opisywać służbę Jezusa, it takes place in the synagogue. Dzieje się to w synagodze. But when John introduces the ministry of Jesus, ale kiedy Jan po raz pierwszy opisuje służbę Jezusa, it's not in a synagogue, nie dzieje się to w synagodze, it's in a home, ale w domu, at a wedding, na weselu. Matthew, Mark and Luke, Mateusz, Marek i Łukasz introduce Jesus, przedstawiają Jezusa in conflict with the devil. Jego konflikt z diabłem. There's a demonized man in the synagogue. W synagodze jest człowiek, który ma demona. And Jesus sets him free. I Jezus go uwalnia. It was an act of power. Był to objaw, przejaw jego mocy. Jego mocy, jego władzy. But at the wedding, ale na ślubie, na weselu, it was an act of kindness. Był to akt łaskawości. It was an act of mercy. To był akt łaski. And of love. I miłości. So we are going to a wedding. Więc idziemy na wesele. Are you ready? Czy jesteś gotowy? Tak. Oh, good. I will preach to you. You're ready. Okay. Siostra jest gotowa, będę głosił do ciebie. This is John chapter 2. To jest drugi rozdział Ewangelii Jana. And verse 1. Werset pierwszy. And this is what it says. I on mówi tak. On the third day,
Trzeciego dnia a wedding took place. Miało miejsce wesele in Cana of Galilee. W Kanie Galilejskiej. Let me talk to you about weddings. Powiem wam coś na temat ślubów i wesel. I wonder if Australian weddings are like Polish weddings. Zastanawiam się, czy australijskie śluby są takie same jak polskie. In an Australian wedding, w Australii the bridegroom is waiting at the church. Pan młody czeka w kościele. How long does he wait? Jak długo czeka? One hour. Godzina. Two hours. Dwie godziny. She's having her hair done. Pani młoda czesze się, maluje paznokcie, a on czeka i czeka. And eventually she arrives. W końcu ona przyjeżdża. There is the ceremony. Ma miejsce uroczystość. Everybody is invited. Wszyscy są zaproszeni. Maybe 100 or 200 people come. Może 100-200 osób przychodzi. Then they go for a celebration. I później zaczyna się już świętowanie. We call it the wedding reception. Przyjęcie weselne. And special friends are invited to that. I szczególni wybrani przyjaciele są zaproszeni. Then they go on their honeymoon. No i później mamy podróż poślubną. Where do they go? I gdzie oni idą, jadą? Oh, Hawaii. Hawaje. Tahiti. Tahiti. Bali. Bali. Maybe Gdańsk. Może Gdańsk? They go away. Wyjeżdżają. But in the Middle East they don't do this. Ale na Środkowym Wschodzie nie tak to wyglądało. In the Middle East, when the bridegroom has chosen his bride. Na Środkowym Wschodzie, kiedy pan młody wybrał swoją panią młodą. He says to his father. Mówi do swojego ojca. I found my bride. Znalazłem moją przyszłą żonę. And I need to build a room on the house. I muszę wybudować pokój, pomieszczenie. And so the son starts to extend the father's house. Więc syn zaczyna rozbudowywać dom ojca. And when the room is ready. I kiedy już to pomieszczenie ich jest gotowe. When the house is ready. Kiedy dom jest gotowy. The father will say to the son. Ojciec mówi do syna. Go and get your bride. Idź przyprowadź twoją żonę. This is a picture of what Jesus is doing right now. To jest obraz tego, co Jezus robi w tej chwili. He is in his father's house. On jest w domu ojca. And he's preparing a place for you and I. I przygotowuje miejsce dla ciebie i dla mnie. And one day soon. I już niedługo. The father will say to Jesus. Ojciec powie do Jezusa. It's already. Już wszystko jest gotowe. You can go and get your bride. Idź przyprowadź swoją oblubienicę. Oh Lord Jesus, come quickly. O Panie Jezu, przyjdź szybko. Now in the Middle East. Na Środkowym Wschodzie. They did not have special guests. Nie było wybranych gości. They would invite everybody. Zaproszeni byli wszyscy. The whole town. Całe miasto. The whole village. Cała wioska. They would not come to the ceremony. Oni nie brali udziału w ceremonii. They would visit the couple in their new home. Ale odwiedzali i przychodzili do młodej pary w ich nowym domu. And for 7 days. I przez 7 dni. The couple would be at home. Ta para młoda była w domu. Welcoming people. I przyjmowała gości. And everybody in the town was welcome. I każdy człowiek w mieście mieszkający był zaproszony. There was an Indian man in my church. W moim kościele był człowiek z Indii. And he went back to India to marry a girl. I wrócił do Indii, żeby się ożenić. I said to him, how did it go, Anthony? I pytam go, no jak poszło, Anthony? Oh, he said it was wonderful. Mówi, o, było wspaniale. I asked him, how many guests did you have at the wedding? I zapytałem, ilu miałeś gości na weselu? 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. This was like what it was in the Bible days. To było mniej więcej tak, jak w czasach biblijnych. Everybody could come. Każdy mógł przyjść. And they would come to the home. Przyszli do domu. They would be offered food. Podawało im się jedzenie. And they would be offered wine. I wino. They wouldn't all come at the same time. Nie wszyscy przychodzili w tym samym momencie. But for 7 days. Ale przez 7 dni. They would visit. Odwiedzali parę młodą. So this is what it says in John chapter 2 and verse 1. Więc
To właśnie czytamy w drugim rozdziale, pierwszym wersecie Ewangelii Jana. There was a wedding in Cana. Odbywało się wesele w Kanie. And the mother of Jesus was there. I matka Jezusa tam była. Now Mary did not live in Cana. Maria nie mieszkała w Kanie. Where did she live? Gdzie ona mieszkała? Nazareth. W Nazarecie. Maybe Capernaum. Może w Kafarnaum. But not Cana. Ale na pewno nie w Kanie. And this tells us, i to nam mówi, that maybe Mary was a special friend, że może Maria była szczególną przyjaciółką of the couple that were getting married. Tej pary, która się pobierała. Maybe they were related in some way. Może byli w jakiś sposób spokrewnieni. That would cause Mary to be specifically invited to the wedding. I z tego powodu Maria mogła być w szczególny sposób zaproszona na to wesele. Joseph wasn't there. Józefa tam nie było. We can only presume that he has passed away. Możemy tylko się domyślać, że w tym momencie już nie żył. Because Joseph wasn't there, a skoro Józefa tam nie było, Mary would bring her eldest son. Maria zabrałaby ze sobą najstarszego syna. And in verse 2, this is what it says. I to właśnie czytamy w wersecie drugim. Jesus and his disciples had been invited to the wedding. Jezus i jego uczniowie byli zaproszeni na ucztę. Not the general invitation to everyone. Nie było to ogólne zaproszenie do wszystkich. But as a special guest. Ale jako specjalni goście. Verse 3. Werset trzeci. This is what it says. When the wine was run out. Gdy zabrakło wina. When the wine was gone. Gdy wino się skończyło. I want you to say. Powiedzcie to. Oh no. O nie. Oh no. O nie. Let me read it to you again. Przeczytam to jeszcze raz. When the wine was run out. Kiedy skończyło się wino. Oh no. The Jews had this saying. Żydzi mieli takie powiedzenie. No wine, no joy. Nie ma wina, nie ma radości. Now this was not strong wine. To nie było mocne wino. It was very mild, very diluted. Było bardzo łagodne, bardzo rozrzedzone. And why would they drink the wine? A dlaczego pili wino? Because in Bible days, bo w czasach biblijnych, this was not very safe to drink. To nie było bezpieczne do picia. They would get this from the stream. Bo to wodę czerpano ze strumieni. But a little way up the stream, ale troszkę wcześniej w tym samym strumieniu. The shepherd had his flock drinking. Pasterz miał całe swoje stado i tam je poił. You wouldn't want to drink this if the sheep had drunk it first. Nie chciałbyś tego pić, jeśli najpierw napiła się z tego strumienia owca. So it was unsafe to drink the water. Więc picie wody nie było bezpieczne. So they would drink wine. Więc pili wino. Is it safe for me to drink the water in Poland? Czy bezpiecznie w Polsce pić wodę? Is it okay? No. Are you trying to poison me? Czy wy mnie próbujecie tu otruć? What does it taste like? Good. Try it. Nothing worse could happen at a wedding. Nic gorszego nie mogłoby się wydarzyć na weselu. For the wine to run out. Nic gorszego niż żeby skończyło się wino. Oh no. O nie. We still have several days to come. Jeszcze kilka dni pozostało tych uroczystości. There are still hundreds of people to come. Jeszcze setki ludzi przyjdą. And we have no wine to give them. I nie mamy już wina, żeby ich poczęstować. Oh no. O nie. And the bridegroom is thinking. I pan młody myśli. If somebody puts this on Instagram. Jeśli ktoś to umieści w internecie. This is very bad. To będzie coś strasznego. If they take a picture. Jeśli ktoś zrobi zdjęcie. And put it on Facebook. I umieści to na Facebooku. Everybody will know. Wszyscy się dowiedzą. About our wedding. Wszyscy się dowiedzą o naszym weselu. All they will remember. I jedyne co zapamiętają. Is that the wine ran out. To, że skończyło się wino. This was the worst thing to do. To była najgorsza rzecz, jaka mogła się wydarzyć. When the wine was gone, ale kiedy skończyło się wino, Jesus's mother said to Jesus, matka Jezusa mówi do Niego, they have no more wine.
oni już nie mają wina. Here is a wonderful truth in life. To jest piękna, cudowna prawda w życiu. What do you do when the wine runs out? Co robisz, kiedy skończy się wino? You go to Jesus. Idziesz do Jezusa. What do you do when your money runs out? Co robisz, kiedy kończą ci się pieniądze? You go to Jesus. Idziesz do Jezusa. What do you do when you lose your job? Co robisz, kiedy tracisz pracę? You go to Jesus. Idziesz do Jezusa. What do you do when you don't know what to do? Co robisz, kiedy nie wiesz, co robić? You go to Jesus. Idziesz do Jezusa. What do you do when you are faced with impossibility? Co robisz, kiedy stajesz przed niemożliwą rzeczą? You go to Jesus. Idziesz do Jezusa. What do you do when your life is empty? Co robisz, kiedy twoje życie jest puste? You go to Jesus. Idziesz do Jezusa. Where do you turn when you don't know where to turn? Gdzie zwracasz się, kiedy nie wiesz, dokąd się zwrócić? You turn to Jesus. Zwracasz się do Jezusa. Let me encourage you. Chciałbym was zachęcić. Whatever problem you face. Jaki problem jest przed, jakikolwiek problem jest przed tobą. Stands in front of you. Jakakolwiek trudność stoi przed tobą. Go to Jesus. Idź do Jezusa. He can fill your life. On może napełnić twoje życie. He can help you. Może ci pomóc. He can save you. Może cię zbawić. He can answer you. Może ci odpowiedzieć. Oh, go to Jesus. O, idź do Jezusa. We've run out of wine. Skończyło się wino. Jesus, we've run out of wine. Jezus, skończyło się wino. Look what he says in verse 4. Ale popatrzcie, co on mówi w wersecie 4. Woman. Kobieto. Why do you involve me? Czego ty chcesz ode mnie? What does this problem have to do with me? Co ten problem ma, co ja mam z tym do czynienia? I'm just a guest at the wedding. Ja jestem tylko gościem na weselu. My time has not yet come. Mój czas jeszcze nie przyszedł. Have any of you ever prayed to God? Czy ktokolwiek z was modlił się kiedyś do Boga? And he hasn't given you the answer you want. A on nie dał ci odpowiedzi takiej, jakiej się spodziewałeś. You prayed to God. Modlisz się do Boga. And it seems that he hasn't heard you. I wydaje się, jakby on ciebie w ogóle nie słyszał. And he hasn't answered you. I nie odpowiedział. Or maybe it feels like this is not the place or the time. Albo wydaje ci się, że to nie jest czas i miejsce. In verse 5. W wersecie 5. This is what Mary answers. Taka jest odpowiedź Marii. She speaks to the servants. Odzywa się do sług. And she says. I mówi: Do whatever he tells you. Róbcie cokolwiek on wam powie. In the English those are 5 words. Mamy 5 słów. Maybe there are 4 words in the Polish. Is that right? You go, okay. What? Do whatever he tells you. Róbcie cokolwiek on wam powie. Those 5 words. Te 5 słów. Is are the secret of living a successful life. To jest tajemnica życia sukcesu. Do you want to experience miracles in your life? Czy chcesz doświadczać cudów w swoim życiu? Do whatever he tells you. Rób cokolwiek on ci powie. Do you want to know the will of God for your life? Czy chcesz znać wolę Bożą? Do wolę Bożą w twoim życiu? He tells you. Rób cokolwiek on ci powie. Powerful words. 5 potężnych słów. Do. Rób. There is an action required. Wymaga to jakiejś akcji. Christianity is not sitting as a spectator. Chrześcijaństwo to nie siedzenie jako widz. We are called to be involved. Jesteśmy wezwani do tego, żeby być zaangażowani. Mary says to the servants, get ready. Maria mówi do sług, przygotujcie się. Stop sitting on the sideline, get involved in the game. Przestańcie siedzieć z boku, zaangażujcie się. Do. Róbcie. Whatever. Cokolwiek. Mary says to the servants. Maria mówi do sług. I don't know what's going to happen. Nie wiem, co się wydarzy. I have no idea what's going to happen. Nie mam pojęcia, co będzie dalej. But whatever. Ale cokolwiek. He tells you. On wam powie. You do that. To róbcie. Get ready for something new. Przygotuj się na coś nowego. Get ready for the whatever. Przygotuj się na cokolwiek. Do whatever he tells you. Rób cokolwiek on Don't powie. Don't take your eyes off Jesus. Nie odwracaj wzroku od Jezusa. He's the answer.
On jest odpowiedzią. He's the miracle worker. On czyni cuda. Do whatever he rób cokolwiek on tells. Powie. When he speaks. Kiedy on mówi. When Jesus speaks, miracles happen. Kiedy Jezus mówi, dzieją się cuda. When Jesus speaks. Kiedy Jezus mówi. The impossible becomes possible. Niemożliwe staje się możliwe. When Jesus speaks. Kiedy Jezus mówi. Faith grows in our lives. Wiara rośnie w naszym życiu. Oh, we need to listen to what he says. Musimy słuchać, co on mówi. We need to read what he says. Musimy czytać to, co on mówi. Do whatever. Rób cokolwiek. He tells you. On powie tobie. Oh, pastor. O, pastorze. Many times in my life. Wiele razy w moim życiu. People have come to me. Ludzie przychodzili do mnie. Pastor, you should do this. Pastorze, ty masz zrobić to. Pastor, you should start this ministry. Pastorze, powinieneś zacząć taką służbę. Pastor, you need to do that. Pastorze, musisz zrobić tamto. And they give you many ideas. I dają dużo pomysłów. But if you want to live a successful life. Ale jeśli chcesz odnosić sukces w życiu. If you want to have a successful ministry. Jeśli chcesz, by twoja służba była pełna sukcesów. Whatever he tells you. Rób cokolwiek on tobie powie. Listen to the Lord. Słuchaj Pana. He's the Lord of the church. On jest Panem Kościoła. He's the master that you serve. On jest Panem, Mistrzem, któremu listen służysz. To the Lord. Słuchaj and Pana. Do what he tells you to i rób, co On ci powie. Verse 6. Werset 6. Close by there were six large water jars. Niedaleko było sześć dużych pojemników na wodę. How many water jars? Ile ich było? Six. How big were they? A jak duże one były? Were they this size? Czy one były tego rozmiaru? Were they that size? Czy tego rozmiaru? No, it actually tells us. To jest napisane. In the English, they contained maybe 100 liters. One zawierały może ze 100 litrów. Maybe 120 liters. Może 120 litrów. They would have been maybe this tall. Były gdzieś tej wysokości. And there were six of them. I było ich sześć. And they were used for ceremonial washing. I używano ich do ceremonialnego obmywania. I am a granddad. Jestem dziadkiem. When my grandchildren come to my home. Kiedy moje wnuki przychodzą do mojego domu. And maybe they go to the bathroom. I może idą do łazienki. When they come out of the bathroom. Jak wychodzą z łazienki. What do I tell them? Co im mówię? Did you wash your hands? Czy umyłeś ręce? Do you do that? Wy to robicie? When we sit down to eat. Kiedy siadamy, żeby jeść. I say to the grandchildren. Mówię do wnuków. Did you wash your hands? Czy umyliście ręce? In the Jewish household. A w żydowskim domu. If somebody came as a visitor. Jeśli ktoś przyszedł jako gość. They would be welcomed by a servant. Pierwszy witał ich sługa. Who had a bowl of water. Z misą wody. The servant would wash their feet. Sługa obmywał stopy gościa. Then they would wash their hands. A później gość umył sobie ręce. Before they went to the dining table. Zanim mogli dojść do stołu. They would wash their hands. I jeść. Najpierw obmywali maybe ręce. They would start with soup. Może zaczynali od zupy. When they've eaten the soup, kiedy zjedli zupę, they would wash their hands. Myli ręce. Maybe they then have some chicken. Może mieli potem kurczaka before na they obiad. Eat the chicken, they wash their hands. Zanim zjedli kurczaka, umyli ręce. Maybe they have some fish. Może rybę jedli. Then they would wash their hands. I potem myli ręce. Maybe they have some smelts. Może trochę smalcu dostali. Before they eat it. Zanim go wash zjedli, their hands. Umyli ręce. And maybe during a meal they would wash their hands 5-6 times. I w czasie posiłku myli ręce może 5-6 razy. That is why there were six large containers. Dlatego było sześć dużych pojemników. Look what it says in verse 7. W wersecie 7. Jesus speaks to the servants. Jezus mówi do sług. Oh, do whatever he tells you. Tak, róbcie cokolwiek on wam powie. Now he's speaking. I teraz Jezus mówi. And he says to these empty pots. I on mówi do tych
Fill them with water. Mówi do sług, te puste pojemniki napełnijcie wodą. Can you see this glass? Widzicie, czy widzicie tą szklankę? Can you see the water? Czy widzicie wodę w niej? It's not full. Nie jest pełna. So this one. Więc ta. Well, there's more in that one than this one. I mimo że w tej jest więcej. But that's not full. Ale ona też nie jest pełna. That's not full. To też jeszcze nie jest pełne. Oh. That's full. To jest pełne. It is so full. Jest tak pełne. That if you looked very carefully. Że gdybyście przyjrzeli się temu dokładnie. There is actually a meniscus. Widzimy na nim menisk. Over the water. Na tej wodzie jest menisk, taka wypukłość. You cannot get one more bit of water in. Nie dałoby rady już kropli wody do niej look what dolać. It says. Popatrzcie, co tu jest napisane. Fill them. Napełnijcie je. Not half full. Nie do połowy. Not three quarters full. Nie trzy czwarte. But right to the top. Ale do samego szczytu. So what do the servants do? Więc co robią słudzy? They filled it. Napełniają. Look what it says. I popatrzcie, co jest tutaj right napisane. To the top. Aż po brzegi. The container is so full. Ten pojemniki na wodę są tak pełne. There is room for nothing else. Że już nie ma w nich miejsca na cokolwiek innego. Oh Lord. O Panie. Fill us tonight. Napełnij nas dzisiaj. Amen. Don't fill us this full. Nie napełniaj nas do połowy. Fill us that full. Napełnij nas tak, do pełna. Fill us with your grace. Napełnij nas swoją and łaską. Fill us with your spirit. Napełnij nas swoim and duchem. Fill us with your power. Napełnij nas swoją and mocą. Fill us with your word. Napełnij nas swoim słowem. So there is no more room for anything else. Aby już nie było miejsca na nic innego. That we are so full of God. Żebyśmy byli tak wypełnieni Bogiem. Room for nothing else. Żeby nie było miejsca na nic innego. Oh, fill me. Jesus. O, napełnij mnie, Jezu. Werset 8. Jesus said to them. Wtedy powiedział Jezus do nich. Take some of the water. Weźcie trochę z tej wody. Woda. 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 Everybody say woda. Niech wszyscy powiedzą woda. Take some of the. Take some of the. Weźcie trochę wody. And take it to the Master of ceremonies, take it to the man who is organizing the feast. I zanieście ją mistrzowi ceremonii, temu człowiekowi, który organizuje całą ucztę. And give it to him. Dajcie mu to. Verse 9. Werset 9. When the master of the feast tasted the water. A gdy przełożony wesela skosztował tą wodę, która została zamieniona w wino, he didn't know where it had come from. Nie wiedział, skąd się to wino wzięło, but the servants knew. Ale słudzy wiedzieli. Who were the first people to witness the first miracle? Kim byli pierwsi ludzie, którzy doświadczyli tego pierwszego was cudu? It the religious leaders? Czy to byli przywódcy religijni? Was it the high priest? Czy kapłani? Was it the leader of the synagogue? Czy przyłożeni synagogi? Servants. Słudzy. The gospel has come. Ewangelia przyszła. Not for the righteous. Nie do sprawiedliwych. Not for the religious. Nie do religijnych. But for servants. Ale do sług. Who were the first people to hear about the birth of Jesus? Kim byli pierwsi ludzie, którzy usłyszeli o narodzeniu się Pana Jezusa? Shepherds. Pasterze. The Jews had another name for shepherd. Żydzi mieli jeszcze inne słowo, którym określali pasterzy. Thieves. Złodzieje. Worst people. Najgorsi. Vagabonds. Nomads. Shepherds. Pasterze, tułacze. So here is Jesus. Jest Jezus. It's the shepherds who hear about his birth. Ale to pasterze słyszą o jego narodzinach. It's the servants who witness his power. To słudzy są świadkami jego mocy. Because he hasn't come for good people.
Bo on nie przyszedł do dobrych. He's come to save sinners. On przyszedł, żeby zbawić grzeszników. That's the gospel we preach. To jest ta Ewangelia, którą głosimy. For God so loved the world. Bo Bóg tak umiłował świat. He hasn't come for people who have no need for a doctor. On nie przyszedł do tych, którzy nie potrzebują lekarza. He's come for the sick. On przyszedł do chorych. He's come for the sinner. On przyszedł do grzesznika. He's come for the rebel. Przyszedł do tego, który się buntuje. That's the Jesus we serve. To jest Jezus, któremu służymy. Well, the man in charge of the feast was amazed. Człowiek, który zajmował się tą ucztą, był zdumiony. He says, usually. On mówi, zazwyczaj. You serve the best wine first. Najpierw podaje się najlepsze wino. And then when everybody had drunk too much. I kiedy już wszyscy napili się więcej niż powinni, you get the second quality wine. To podajesz to gorsze. The wine that you brought from Biedronka. Wino z Biedronki. You know, the cheap stuff. To tanie. But you have saved the best till last. Ale ty najlepsze zostawiłeś na koniec. That's the Jesus we serve. To jest Jezus, któremu służymy. Hallelujah. Look at the next verse. Popatrzmy na następny werset. This was the first of the miracles. To był pierwszy cud. That Jesus did. Którego dokonał Jezus. Miracles that pointed. To cud, znak, który wskazywał. Miracles that were signposts. Te cuda były drogowskazami, that revealed his glory. Które objawiały jego chwałę. And his disciples believed on him. I jego uczniowie uwierzyli w niego. So let me talk to you. Więc chciałbym teraz wam opowiedzieć about the power of faith. O mocy wiary. I have got 15 minutes to preach. Mam jeszcze 15 minut. Just nudge the person next to you. Szturchnij osobę obok. Wake up. Obudź się. Wake up. Obudź się. Number one. Po pierwsze. Faith gets God's attention. Po pierwsze, wiara przykuwa Bożą uwagę. What pleases God? Co podoba się Bogu? Is it the music? Czy muzyka? Is it the building? Czy budynek? Is it the way we dress? Czy to, jak się ubieramy? Is it our knowledge of the Bible? Czy nasza wiedza biblijna? Without faith, bez wiary, it is impossible to please God. Bogu podobać się nie można. Hey, you are a good guitar player. Jesteś dobrym gitarzystą. Have faith in God. Miej wiarę w Boga. This is a beautiful building. Jest to piękny budynek. But have faith in God. Ale miejcie wiarę w Boga. Your pastor is dressed so well. Wasz pastor jest tak dobrze ubrany. Most of the time. Zazwyczaj. Have faith in God. Miej wiarę w Boga. Because faith pleases God. Bo wiara podoba się Bogu. And faith gets God's attention. I Bóg zwraca uwagę na wiarę. Do you remember the woman that had been sick for 12 years? Czy pamiętacie kobietę, która była chora przez 12 lat? She lost her health. Straciła zdrowie. She lost her wealth. Straciła swój majątek. She should not go out in public. Nie powinna była wychodzić i pokazywać się publicznie. But then she hears. Ale słyszy, Jesus is coming. Że idzie Jezus. If I can see him. Jeśli tylko go zobaczę. But he wouldn't want to see me. Ale on nie chciałby mnie w ogóle oglądać. If I could touch him. Gdybym tylko mogła go dotknąć. But he wouldn't want to touch me. On by raczej nie chciał mnie dotykać. But maybe in the large crowd. Ale może w dużym tłumie. I can reach through. Może będę mogła dosięgnąć go. And just touch. I tylko dotknąć. Even the edge of his coat. Może z kraju jego szaty. I will be well. Będę wtedy uzdrowiona. You know the story, don't you? Znacie tą historię, prawda? And so she pushes through. Więc przepycha się. She reaches out. Wyciąga rękę. She's desperate. Jest zdesperowana. She is persistent. Jest uparta. And she reaches out. Wyciąga rękę. And touches him. I dotyka go. And immediately. I natychmiast. She knew. Wiedziała. She knew deep within her heart. Wiedziała głęboko w swoim sercu. I wiedziała, czuła to w swoim ciele. She was well. Że jest uzdrowiona. And Jesus stopped. I Jezus się zatrzymał.
Peter, Piotrze, somebody touched me. Ktoś mnie dotknął. Jesus. Jezu. Everybody's touching you. Wszyscy cię dotykają. Everybody's rubbing shoulders with you. Wszyscy ocierają się ramieniem o ciebie. Everybody's pushing and shoving. Wszyscy cię popychają i szturchają. Oh no. O nie. Somebody touched me. Ktoś mnie dotknął. And touched my glory. I dotknął mojej chwały. And he turned around. Odwrócił się. And he saw the woman. I zobaczył kobietę. And he said to her. I powiedział do niej. Daughter. Córko. Oh, good word. Dobre słowo. She's poor. Jest biedna. She is disqualified. Jest zdyskwalifikowana. She is unclean. Jest nieczysta. She thinks she is outside the covenant. Myśli, że jest poza przymierzem. And Jesus said. A Jezus mówi. Daughter. Córko. You're in the covenant. Jesteś w przymierzu. Your faith. Twoja wiara. Everybody say faith. Niech każdy powie wiara. Your faith. Twoja wiara has made you whole. Uzdrowiła cię. Faith gets God's attention. Bóg zwraca uwagę na wiarę. Do you remember the man who came at midnight? Czy pamiętacie człowieka, który przyszedł o północy? He had a problem. Miał problem. Some visitors had come. Do niego przyjechali goście. He had no food. Nie miał jedzenia. So at midnight, więc o północy he goes to his neighbor. Idzie do swojego sąsiada. He is banging on the door. I wali w drzwi. I do not. Anybody that knocks on my door at midnight is not my friend. Jeśli ktokolwiek puka do moich drzwi o północy, to nie jest mój przyjaciel. The man inside says this. Tak powiedział ten, mówił ten człowiek w środku. The children are asleep. Dzieci śpią. Don't wake the children. Nie obudź dzieci. We've tried all night to get them asleep. Now they're asleep. Całą noc próbowaliśmy ich uspać i w końcu zasnęły. Don't wake the children. Nie budź dzieci. He's banging on the door. A on ciągle coraz ciągle uderza w drzwi. Inside, the man inside. I człowiek w środku will not answer him because he is his friend. Nie otworzy mu dlatego, że jest jego przyjacielem. But because of his persistence. Ale ze względu na jego wytrwałość. That's faith. To jest wiara. So you are praying for this lady. Więc modlicie się o tą siostrę. Her name? Lucynę. Lucilla. Keep on praying. Módlcie się dalej. Keep on praying. Módlcie się. Keep on knocking. Kołaczcie. Keep on believing. Wierzcie. And faith gets God's attention. A wiara zwraca Bożą uwagę. Do you remember the woman whose daughter was demonized? Czy pamiętacie tą kobietę, której córka miała demona? She was a Gentile lady. Ona była poganką. She comes to Jesus. Przychodzi do Jezusa. Oh Jesus, will you heal my daughter? Jezu, czy uzdrowisz moją córkę? And he turns away from her. A on się od niej odwraca. Doesn't say a word. Nic nie mówi. So she goes to the disciples. Więc ona idzie do uczniów. Will you speak to your master? Czy porozmawiacie z waszym mistrzem? Would you ask him? Zapytacie go. My daughter is terribly demonized. Moja córka jest w strasznym stanie. Can you speak to him? Czy możecie z nim porozmawiać? And they go to Jesus. Oni idą do Jezusa. And they say, Jesus. I mówią, Jezu. Send that crazy woman away. Odeślij tą wariatkę. And Jesus speaks. I wtedy Jezus się odzywa. This is what he says. I mówi tak. It is not right. Nie jest dobrze. To give the children's bread. Żeby chleb, który jest, należy się dzieciom. To dogs. Dawać psom. The word for dog. To słowo pies. Is the wild dog. Tutaj jest użyte w znaczeniu dzikiego psa. A scavenger. Takiego, który żywi się padliną. Doesn't have a home. Nie ma domu. And Jesus is saying, i Jezus mówi, you're a Gentile lady. Jesteś poganką. You're a dog. Jesteś psem. You're outside. Jesteś na zewnątrz. I can't give the children's bread to you. Nie mogę dać tobie chleba dzieci. This is what she says. A ona mówi tak. But in the home, the
the family dog. Ale w domu są też psy domowe. Not the wild dog. Nie te dzikie psy. But the family dog. Ale domowy pies. Gets the crumbs. Dostaje okruchy. It's true, Jesus. To prawda, Jezu. I am a gentile dog. Jestem pogańskim psem. There is no obligation for you to help me. Nie masz żadnego obowiązku, żeby mi pomóc. But in your grace. Ale w swojej łasce. Are there some crumbs for me? Czy znajdą się jakieś okruchy dla mnie? And Jesus said. A Jezus mówi. I have never seen such faith. Nigdy nie widziałem takiej wiary w całym Izraelu. Your daughter is already healed. Twoja córka już jest uzdrowiona. Faith gets God's attention. Bóg zwraca uwagę na wiarę. Have faith in God. Miej wiarę w Boga. Have faith in God. Miej wiarę w Boga. Have faith in God. Miej wiarę w Boga. I say to myself. Mówię to do siebie. Have faith in God. Miej wiarę w Boga. Wierz w Boga. Believe His word. Wierz Jego słowo. Wierz w Jego charakter. Miej wiarę w Boga. Faith doesn't only get God's attention. Wiara nie tylko przykuwa Bożą uwagę. Faith brings the future into the present. Wiara też sprowadza przyszłość do teraźniejszości. Jesus said to Mary. Jezus powiedział do Marii. This is not the place. To nie miejsce. It's a wedding. To wesele. And this is not the time. I to nie czas. My time is in the future. Mój czas jest gdzieś w przyszłości. I'll do miracles then. Wtedy będę dokonywał cudów. But Mary says to the servants, ale Maria mówi do sług, don't take your eyes off him. Nie spuszczajcie z niego oka. Something's gonna happen. Bo coś tu się wydarzy. Mary's faith. Wiara Marii takes hold of future promises. Uchwyciła się przyszłych obietnic and brings them into the present. I przyniosła je do teraźniejszości. Now we are saved by the death and resurrection of Jesus Christ. Jesteśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Is this true? Czy to prawda? We are saved by his death and his resurrection. Jesteśmy zbawieni przez jego śmierć i zmartwychwstanie. But when Jesus dies on the cross, ale kiedy Jezus umiera na krzyżu, one of the thieves, jeden ze złodziei, ze złoczyńców, mocks Jesus. Naśmiewa się z Jezusa. But the other thief knows who Jesus is. Ale drugi z nich wie, kim jest Jezus. And he speaks to Jesus. I mówi do Jezusa, Lord, Panie, remember me. Wspomnij na mnie. What does Jesus say? A co mówi Jezus? He says, no, you can't be saved. Mówi, nie, nie możesz być zbawiony. I haven't died yet. Jeszcze nie umarłem. I haven't risen from the dead. Jeszcze nie zmartwychwstałem. You haven't been baptized. Nie zostałeś ochrzczony. There's no time for you to go to the new Christian's course. Nie ma jeszcze czasu, żeby nie masz czasu na to, żeby pójść na szkolenie dla nowych chrześcijan. Musisz stać się członkiem kościoła. You need to be in good standing. Musisz chodzić w wierze. Lord, remember me. Panie, wspomnij na mnie. And what does Jesus do? A co mówi Jezus? He steps into the future. Jezus w tym momencie. And brings future salvation. Jezus w tym momencie sięga do przyszłości. Into the present. I przyszłe zbawienie przynosi do teraźniejszości i mówi do człowieka: dzisiaj, dzisiaj, you will be with me. Dzisiaj będziesz ze mną. That's the grace of God. To jest Boża łaska. Religion says. Religia mówi. You've got to improve. Musisz się poprawić. You've got to pay your tithes. You've got to give to the church. Musisz dawać ofiary. You've got to do something. Musisz coś zrobić. But grace. Ale łaska. Reaches us. Dosięga nas. When we have nothing in our hands. Kiedy w ręce nie mamy nic. To give to God. Nic, co moglibyśmy Bogu dać. When Jesus raised Lazarus to life. Kiedy Jezus wzbudził Łazarza do życia. He comes to Bethany. Przybywa do Betanii. And Mary rushes out to meet him. I Maria biegnie na jego spotkanie. If you'd have been here 4 days ago. Gdybyś był tu 4 dni temu. He wouldn't have died. On by nie umarł. Jesus, you're late. Jezu, spóźniłeś you're się. You're 4 days late. Spóźniłeś się o 4 dni. You could have done something yesterday.
Wczoraj dałoby się coś zrobić. But it's too late. Ale teraz już jest za późno. Mary has an historical Jesus. Maria zna historycznego Jezusa. Jesus said, a Jezus mówi, your brother will rise. Twój brat powstanie. Martha says, Marta mówi, of course he will. No oczywiście. Everybody will rise in the future. Bo wszyscy zmartwychwstaną w przyszłości. Mary had a yesterday Jesus. Maria miała Jezusa z wczoraj. Martha has a tomorrow Jesus. Marta ma Jezusa jutro. But what does Jesus say? Ale co Jezus mówi? I am the resurrection and the life. On mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. And he steps into the future. I robi krok do przyszłości. And he brings resurrection power into the present. I moc zmartwychwstania przynosi Lazarus! Do teraźniejszości. Łazarzu! Lazarus! Łazarzu! You'd better come out of that grave. Lepiej wyjdź z tego grobu. And the dead lived. I martwy wrócił do życia. Because faith takes future blessings. Bo wiara bierze przyszłe błogosławieństwo. And makes them yours today. I czyni je twoim dzisiaj. I am sure. Jestem pewien, that God has given you promises. Że Bóg dał tobie obietnice. He's given you promises about your life. Że dał ci obietnice dotyczące twojego życia. And promises about your future. I obietnice dotyczące twojej przyszłości, dotyczące twojej rodziny. And sometimes it seems as if they are still a long way ahead. I czasem wydaje się, że one są jeszcze daleko But w przyszłości. Ale wiara, claims those promises for today. Ale wiarą chwytamy się tych obietnic dzisiaj. I am sure, pastor. Jestem pewien, pastorze, that there have been promises over this church. Że były wypowiedziane obietnice do tego zboru. There have been prophetic words over this church. Że słowo prorocze było wypowiedziane do tego zboru. And sometimes i czasami it seems that they are still a long way ahead. Wydaje się, że są jeszcze tak daleko w przyszłości. But have faith in God. Ale miej wiarę w Boga. And bring that future promise. I tą przyszłą obietnicę into the present today. Wnieś w teraźniejszość, dzisiaj. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you three things about the miracle. Chciałbym wam teraz powiedzieć trzy rzeczy o tym cudzie. Number one, it was supernatural. Po pierwsze, był ponadnaturalny. I enjoy watching magic shows on the television. Lubię oglądać takie programy iluzjonistyczne w telewizji. You know, maybe there's a glass of water and the magician puts a cloth over it. Może gdzieś ma ten magik ma szklankę wody, przykrywa to jakąś ścierką i o, podnosi szklankę i mówi, o, zniknęła. It's not magic. To nie jest żadna magia. It's a trick. To jest tylko sztuczka. What Jesus did, ale co Jezus when zrobił, he turned water to wine, kiedy zamienił wodę w wino, was not magic. To nie była magia. It was supernatural. To było ponadnaturalne. It was God touching earth. To był Bóg dotykający się ziemi. A kiedy Bóg to robi, supernatural things happen. Ponadnaturalne rzeczy się dzieją. The God we serve is a God of miracles. Bo Bóg, któremu służymy, jest Bogiem cudów. Is anything too hard for the Lord? Czy jest coś zbyt trudnego dla Pana? Supernatural. Ponadnaturalne. Number two, the miracle was abundant. Po drugie, ten cud był obfity. 100 to 120 liters. 100 do 120 litrów. In each of the containers. W każdym z tych pojemników. 6 containers. 6 takich pojemników. That is 600 to 700 liters. 600-700 litrów. This glass contains 250 mils. Taka szklanka zawiera około 250 mililitrów. So you need four of those to a liter. Więc żeby do 1 litr to są 4 takie szklanki. This is 2,500 of these, maybe 3,000. Więc mamy gdzieś 3,000 takich szklanek. He provides everything we need and more. On zaspokaja wszystkie potrzeby, daje wszystko, czego potrzebujemy i jeszcze więcej. This is the God we serve. To jest Bóg, któremu służymy. He's a God of abundance. On jest Bogiem obfitości. Come on, encourage me. Encourage me. Zachęćcie mnie trochę. He's a God of abundance. On jest Bogiem obfitości. Oh, where's that in the Bible? A gdzie to jest w Biblii?
Ephesians 3:20. List do Efezjan 3:20. God is able. Bóg jest w stanie to do zrobić exceedingly abundantly above everything you can ask or think. O wiele więcej niż jesteśmy, o wiele więcej i obficie, o wiele więcej niż my możemy sobie wyobrazić i pomyśleć i poprosić. Mamy wielkiego Boga. Mamy wielkiego Boga. Nasz Bóg nie jest mały. On jest wielkim Bogiem. He fills the heavens. On wypełnia niebiosa. And what he does is supernatural. I to, co on robi, jest ponadnaturalne. And what he does is abundant. I to, co robi, jest obfite. And what he does i to, co robi, is the very best. Jest najlepsze. It was the best wine the man had ever tasted. To było najlepsze wino, jakie ten człowiek kiedykolwiek kosztował. I want you to ask me. Chcę, żebyście mnie zapytali. Jeremy, you have been a pastor for 45 years. Byłeś pastorem przez 45 lat. You have preached more than 15,000 times. Głosiłeś ponad 15 tysięcy razy. Ask me, what's your best sermon? Zapytajcie mnie, jakie jest twoje najlepsze kazanie? The next one. Następne. Why? Dlaczego? Because God is always leading us higher. Dlatego, że Bóg zawsze prowadzi nas wyżej. Because our future is better than our past. Bo nasza przyszłość jest lepsza niż nasza przeszłość. So let me prophesy over you. Więc pozwól mi teraz prorokować do ciebie. The best days of this church are ahead. Najlepsze dni tego kościoła są przed nim. Not behind. Nie za nim. Your future is better than your past. Twoja przyszłość jest lepsza niż twoja przeszłość. Your tomorrow is greater than your yesterday's. Twoje jutro jest lepsze niż wczoraj. Look back with thanksgiving. Patrz wstecz z dziękczynieniem. But look forward with faith. Ale patrz do przodu z wiarą. Because God's gonna take you higher. Bo Bóg podniesie cię wyżej. And he's gonna raise you greater. I uczyni cię większym. His plans for you are good. Bo jego plany dla ciebie są dobre. Hey, rise up, you man of God. Powstań, mężu Boży. Rise up, you man of God. Powstań, mężu Boży. Oh, okay. I believe this very strongly. Wierzę w to bardzo mocno. That your future, że wasza przyszłość is better than your past. Jest lepsza niż wasza przeszłość. That there are still things for you to do. Że są jeszcze rzeczy dla ciebie do zrobienia. In the kingdom of God. W Bożym królestwie. And so I bless you. Błogosławię cię. I bless you in the name of the Father. Błogosławię cię w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Keep looking forward. Patrz do przodu. Keep looking up. Patrz w górę. Hey, be strong, you woman of God. Bądź silna, kobieto Boża. Bądź mocna, kobieto Boża. There's still a future for you. Dla ciebie jest ciągle przyszłość. Hallelujah. So there are two things that I would like to do now. Chciałbym teraz zrobić dwie rzeczy. Number one, I want to invite you. Po pierwsze, chciałbym cię zaprosić. And I will tell you what the invitation is in one moment. I za chwilkę powiem, czego dotyczy to zaproszenie. And number two, i po drugie, I want to pray for this lady who is sick. Chciałbym modlić się też o tą siostrę, która jest chora. And I want to teach you. I chcę was nauczyć. How we should pray for, what's her name? Lucyna. Lucyna. I chcę was nauczyć, jak modlić się. So we're going to do two. I'm going to invite you. Więc po pierwsze dam wam zaproszenie. And then I'm going to demonstrate to you. A potem pokażę. How we should pray for this lady. Jak powinniśmy się o nią modlić. Do whatever. Rób cokolwiek. Whatever. Cokolwiek. If your hands are full of things. Jeśli twoje ręce są pełne różnych rzeczy. You cannot receive from God. Nie możesz odebrać nic od Boga. When you say whatever.
kiedy mówisz cokolwiek, you are saying, not my agenda, kiedy mówisz nie moje plany, not my plans, nie moje myśli, not my ideas, nie moje pomysły, whatever, cokolwiek, you want me to do. Cokolwiek ty chcesz, żebym robił. Everybody say whatever. Niech każdy powie cokolwiek. Wherever. Gdziekolwiek. Whether I stay here. Czy zostanę tutaj? Or whether I go. Czy pójdę? If you want me to be a missionary to Ukraine. Jeśli chcesz, żebym był misjonarzem na Ukrainę. Wherever. Gdziekolwiek. If you want me to go to the seminary. Jeśli chcesz, żebym poszedł do seminarium. Wherever. Gdziekolwiek. If you want me to stay in Ustron, jeśli chcesz, żebym został w Ustroniu. For the rest of my life, przez resztę życia. I am giving you my future. Daję ci moją przyszłość. No agenda. Bez żadnych zamysłów. Not my ideas. Nie moje pomysły. Wherever. Gdziekolwiek. Whenever and whatever. Kiedykolwiek, cokolwiek. And whenever. I kiedykolwiek. I'll wait. Zaczekam. But I'll get busy. Ale będę zajęty w tym czasie. You have all of me, Jesus. Masz cały oddaję się Tobie, Jezu. You have my whatever. Masz moje cokolwiek. And you have my wherever. Masz moje gdziekolwiek. And you have my whenever. I moje kiedykolwiek. And when men and women. I kiedy mężczyźni i kobiety will hear the words, usłyszą słowa, do whatever, rób cokolwiek, go wherever, idź gdziekolwiek, and be whatever, i bądź whenever, czymkolwiek, kiedykolwiek, those people, ci ludzie, do great things for God, robią wielkie rzeczy dla Boga. So my invitation is this. Więc moje zaproszenie jest takie. In a few moments I'm going to pray. Za parę chwil będę się modlił. And I'm going to put my hands in front of me just like this. I moje ręce wystawię przed siebie w taki I'm sposób. I'm going to say, Lord, i powiem, Panie, here is my whatever. Tu jest oto moje cokolwiek. Whatever you want. Cokolwiek chcesz. And here is my wherever. Tu jest moje gdziekolwiek. And here is my whenever. I oto moje kiedykolwiek. I'm all yours, Jesus. Jestem cały Twój, Jezu. I'm going to pray that prayer. Ja będę się modlił tą modlitwą. Is there anybody here, czy jest tutaj ktoś, that would join me in that prayer? Kto dołączy do mnie w tej modlitwie? If you want to, jeśli chcesz, I want you to stand right now. Wstań teraz. And do exactly this. I zrób tak. It's me, Lord. To ja, Panie. Wherever. Gdziekolwiek. Whatever. Cokolwiek. Whenever. Kiedykolwiek. I'll do your will. Spełnię Twoją wolę. So, Lord, you see every one of these people that are standing before you. Panie, widzisz każdą osobę, która teraz stoi przed you Tobą. You are the God of miracles. Ty jesteś Bogiem cudów. The miracle is not in our hearts. Cud nie jest w naszym it is sercu. In your heart. To jest on jest w Twoim sercu. But as those servants obeyed what you said, ale tak jak ci słudzy byli posłuszni temu, so co powiedziałeś, we stand here today. Tak my stoimy tutaj dzisiaj. And we put our hands in front of us. I nasze serce wyciągamy przed sobą. We have nothing in our hands. W naszych rękach nie ma nic. No agenda. Nie ma żadnego zamysłu. No plans of that. Żadnego planu. We come to you, Jesus. Przychodzimy do Ciebie, and Jezu. We say, i mówimy, whatever you want, cokolwiek chcesz, and wherever you will take me, gdziekolwiek mnie zabierzesz, and whenever that will be, i kiedykolwiek to będzie, I am yours, Jesus. Jestem Twój, Jezu. I am yours, Jesus. Jestem Twój, Jezu. Turn my water to wine. Zamień moją wodę w wino. Turn my emptiness to fullness. Zamień moją pustkę w pełnię. Turn the natural to the supernatural. Zmień to, co naturalne, w ponadnaturalne. Here I am, Jesus. Oto jestem, Jezu. Whatever you want, cokolwiek chcesz, wherever you'll take me, gdziekolwiek mnie zaprowadzisz, and whenever that will be, i kiedykolwiek to będzie. Here I am, Jesus. Oto jestem, Jezu. I am yours. Jestem Twój. Amen. Amen. Well, Pastor, thank you very much for having me. Pastorze, bardzo dziękuję za gościnę. Oh, I have preached too long. Głosiłem za długo. I am sorry. Bardzo przepraszam. It would have been shorter. Byłoby krócej. But she kept interrupting me. Ale ona przeszkadzała. God bless you. Niech Bóg was błogosławi. The Lord bless you. Pan niech was błogosławi. The Lord keep you.
Niech Pan was zachowuje. The Lord lift up the light of his face on you. Niech twarz Pana obróci się ku wam. And give you peace. I da wam pokój. Amen. Amen.